Cześć, siemanko, witajcie, z tej strony Majster i witam was bardzo serdecznie w drugim odcinku z poradników, jak podłączyć organy do komputera. Potrzebujemy kabla. Jak macie Yamaha PSR E463, tak jak ja, to potrzebujecie takiego kabla z wyjściówką na USB. I wtedy podczepiamy go, zaraz zobaczycie gdzie. No i powinno wszystko wam działać. Jeszcze bym chciał wam powiedzieć, że jak mamy Yamaha, to trzeba mieć sterowniki do niej. Sterowniki pobieramy z oryginalnej strony Yamaha. Wpisujecie sobie markę Yamahy, numer i po prostu tutaj na przykład mam taką nazwę. Nie wiem, czy się włożyć, bo jest dosyć ciemno dzisiaj. I no i pobieramy sobie sterowniki. To nie powinno długo nam instalować. Jak wam zainstaluję, to powinniście wejść w to i po chwili wyjść z tego. To powinno działać. I teraz zobaczcie, jak podczepię kabel do Yamaha. Ogólnie widzicie tutaj ten kabelek. O. I wpinamy go do hose, czyli tutaj. A jak macie starsze organy, to out wpinacie do gniazda out, a in wpinacie do gniazda in. Ja w przypadku mam nowsze organy, także wczepiam o to tutaj. I wpisujemy taką nazwę. Możecie sobie chwilę zobaczyć. I wchodzimy w pierwszy link, czyli ten. Fajnie, dobrze, w ten link tutaj sobie wejdziemy, zaraz się odpali, bo ten komputer jest wiekowy po prostu i no wiecie, jak to chodzi. Mamy stronkę, pobieramy, ja nie będę pobierać, ale pokażę wam kiedyś, jak zainstalować to całkowicie, bo na razie nie chcę wam pokazywać, bo mam dobrze ściągnięte organy. I na razie tego się trzymajmy, zaraz się widzimy znowu. Także tutaj macie nazwę. Po zainstalowaniu instalujemy te organy i te sterowniki. U mnie wygląda to oto tak. I wchodzimy, klikamy prawym na to. I mamy otwórz lokalizację pliku. Klikamy, kotek, parmin. I tutaj naciskamy lewym dwa razy. I zaraz się odpali. Zobaczcie, ja mam komputer już 7 lat, także on już ma wiekowy. I po uruchomieniu wyskakuje nam na przykład takie coś. Macie moje ustawienia, jak wyglądają wszystkie parametry. Bo mi się najlepiej tak gra i to mogę wam wchodzimy, może tak. Poczekajcie. Tutaj. Klikamy lewym w plik. Tutaj. Faworyt. Możemy pierwsze. Ja mam inne samplezowane. I klikamy to. Żeby wam... widzicie? Robi nam takie coś. Nie boimy się tego, bo ja się bałem tego, co się będzie z tym działo. Zamknijcie sobie program. Odpalcie jeszcze raz. Nie ma w ogóle problemu, zaraz się widzimy. Po zainstalowaniu programu i tego, klikamy prawym i klikamy uruchom lokalizację plików i prawym i otwórz. Na pewno taki wyskoczy wam takie coś albo nie, bo jak wiesz, że macie te organy, to nie będzie, ale macie tutaj moje parametry. I teraz po kilkunastu próbach uruchomienia tego, uruchomiło się, bo mój komputer jest stary. Klikamy prawym, list element. Klikamy sobie dowolny przycisk ten. Skonfigurował mi się. Wciszamy organy na maksa. I teraz powinno już grać.